minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. 86 lat temu padł rozkaz o eksterminacji 111 tysięcy Polaków przez NKWD. Rozkazuje od 20 sierpnia 1937 roku rozpocząć szeroką operację prowadzącą do pełnej likwidacji terenowych jednostek Polskiej Organizacji Wojskowej. To pierwsze słowa zbrodniczego rozkazu numer 00485 wydanego na polecenie Stalina przez Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa. Aresztowaniu podlegają wykryci podczas śledztwa i do tej pory nieodnalezieni działacze Polskiej Organizacji Wojskowej według załączonego spisu. Wszyscy pozostali w ZSRS jeńcy wojenni z Wojska Polskiego. Zbiegowie z Polski, niezależnie od czasu ich przejścia do ZSRS. Przybyli z Polski emigranci polityczni i osoby pochodzące z wymiany więźniów politycznych. Byli członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej i innych polskich antysowieckich partii politycznych. Najaktywniejsza część lokalnego antysowieckiego elementu nacjonalistycznego z polskich rejonów narodowych. Kiedy w połowie września 1937 roku na biurko Józefa Stalina trafił pierwszy raport z pierwszych tygodni operacji antypolskiej prowadzonej przez NKWD. Dyktator, zbrodniarz, jakim był Stalin, nie krył swego zadowolenia. Napisał bardzo pięknie, bardzo dobrze. Kopcie i niszczcie dalej polsko-szpiegowski brud na chwałę Związku Sowieckiego. To oddaje istotę całej zaplanowanej ludobójczej operacji skierowanej przeciwko Polakom. To była zbrodnia ludobójstwa, ludobójstwa na tle etnicznym. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Brzmi pierwsze referendalne pytanie, które ujawnił dziś rano prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. To jedno z czterech pytań, na które przy okazji wyborów parlamentarnych mają odpowiedzieć Polacy. Przypomnę, że to jest kwestia sporna właściwie od początku tej nowej Polski, od jeśli nie 89, to w każdym razie 90 roku. I do dziś budzi wielkie emocje, bo to, co słyszymy już w tej chwili po ogłoszeniu tego pytania, powiedzmy sobie, te bardzo nerwowe reakcje pokazują, że trafiliśmy, że krótko mówiąc były różne daleko idące plany, a to referendum ma właśnie służyć temu, żeby one nie mogły być zrealizowane nawet wtedy, gdyby Koalicja Obywatelska i sojusznicy objęli władzę. W Lublinie trwa ewakuacja blisko 14 tysięcy mieszkańców w związku ze znalezieniem niewybuchu. Na miejsce skierowano 200 żołnierzy i policjantów. Do akcji wkroczyli saperzy, a ewakuowanym zapewniono pomoc psychologiczną. Objęci akcją są przewożeni na stadion Arena Lublin. Wczoraj w godzinach porannych, około godziny 9:30 przy ulicy Wrońskiej w Lublinie, podczas prac budowlanych odnaleziony został niewybuch. Jak się okazało, jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Wstępnie oszacowano, że konieczna będzie ewakuacja osób w promieniu kilkuset metrów od miejsca odnalezienia tej bomby na czas zabezpieczenia tego znaleziska. Dlatego też policjanci wspólnie z strażakami, żołnierzami, strażą miejską wczoraj do późnych godzin nocnych prowadzili akcję informacyjną w rejonie, gdzie będzie obowiązywała ewakuacja mieszkańców. Przekazywaliśmy mieszkańcom informacje o tym, że dzisiaj do godziny 11 muszą opuścić miejsca swojego zamieszkania, zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Potem na miejsce wejdą saperzy, którzy zabezpieczą znalezisko i udadzą się z nim w kierunku poligonu. Dziś około 9:00 niedaleko miejscowości Dalanówek w województwie mazowieckim doszło do zderzenia szynobusu z ciężarówką. Cztery osoby trafiły do szpitala.
Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, do wypadku doszło około 9 na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Dalanówek na linii kolejowej Nasielsk-Płońsk. Pod pociąg szynobus Kolei Mazowieckich relacji Nowy Dwór Mazowiecki-Sierpcy wjechał samochód ciężarowy. Szynobusem podróżowało około 20 pasażerów i obsługa pociągu. Najciężej ranna osoba została przewieziona przez helikopter do szpitala. Trzy inne trafiły do szpitala karetkami. W akcji brało udział 11 zastępów Straży Pożarnej. Do 53 wzrosła liczba ofiar pożarów na Hawajach. Prezydent Joe Biden ogłosił stan klęski żywiołowej na wyspach. Zarządził pomoc federalną dla władz stanowych i lokalnych w odbudowie obszarów zniszczonych przez pożary. Każdy, kto stracił ukochaną osobę, każdy, którego dom został uszkodzony lub zniszczony, natychmiast otrzyma pomoc. Poleciłem też, abyśmy udzielili wsparcia dzielnym strażakom i ratownikom pracującym tam przez całą dobę, którzy ryzykują swoje życie. Robimy wszystko, co możliwe, aby zwalczyć te pożary i ewakuować mieszkańców oraz turystów. Nasze modlitwy są z mieszkańcami Hawajów, ale nie tylko modlitwy. Wszystkie zasoby, jakie mamy, będą dla nich dostępne. To, co widzieliśmy, było prawdopodobnie największą klęską żywiołową w historii stanu Hawaje. Liczba ofiar rośnie. Widzieliśmy również setki zniszczonych domów, których odbudowa zajmie dużo czasu. Ogień pochłonął kilkaset budynków, w tym pochodzące z XVIII wieku zabytki w miasteczku Lahaina. Na lotniczych zdjęciach sprzed pożaru i po przejściu ognia widać rozmiar zniszczeń. Pożary na Hawajach nie są niczym zaskakującym, ale tym razem przybrały one katastrofalny rozmiar przez suszę i huragan Dora. Silny wiatr w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniał ogień na wyspach Hawaj i Maui. Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała o uratowaniu ponad 50 osób z Oceanu Spokojnego. Osoby te wskoczyły do wody, by uchronić się przed płomieniami. I to wszystko w tym serwisie. Za chwilę spotka się z Państwem redaktor Marcin Bąk i jego gość, profesor Henryk Domański.